W Łęce Szczucińskiej policja wspólnie ze strażą przeszukuje dno Wisły. Jest to jeden z elementów śledztwa w sprawie zabójstwa Tadeusza D., do którego doszło w 1999 roku. Jak do tej pory ustaliła policja i prokuratura, tajemnicze zaginięcie i śmierć Tadeusza D. są powiązane z głośną sprawą zabójstwa Iwony Cygan. Do przeszukiwań wykorzystywane są sonary, które badają dno rzeki. Policjanci poszukują łodzi, która z punktu prowadzonego śledztwa może mieć istotne znaczenie dla dalszego rozwoju sprawy. Huczne zapowiedzi tego, że już wkrótce politycy będą zarabiać o 20% mniej, utknęły w martwym punkcie. Projekt przez Sejm przeszedł gładko, ale senatorzy już nie są tak skorzy do tego, żeby sobie obniżyć pensję. Autonomia senatorów i senatu jest określona w Konstytucji. Nie mnie oceniać, co tam się wydarzy, natomiast wydaje się, że ten tak bat w postaci tego, że nie mogą nie używajmy słowa bat, natomiast faktycznie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości określiło pewne oczekiwania opinii publicznej. No właśnie, opinia publiczna. Zapytamy ją o opinię. Ile powinien zarabiać polityk? Dobrze, tylko dobry polityk. Więcej niż teraz, czy mniej? To zależy od punktu widzenia i punktu siedzenia. Ja bym nie dał żadnemu politykowi ani grosza. Niech traktują to jako hobby. Tyle, żeby go było ciężko przekupić. Ale tak zupełnie poważnie, to powinien zarabiać dużo, moim zdaniem. Żeby do polityki się pchali ludzie, ci, którzy chcą coś zrobić i mają jakieś doświadczenie, nie będą się bali zrezygnować na przykład z dobrych posad, bo na których na przykład są jako menadżerzy. Jak najmniej. Tak jak w Stanach zarabiają. Bo ja jestem ze Stanów. Jak najmniej, proszę pana. Bo wszyscy się pchają tylko do koryta. A po drugie powinni znieść przede wszystkim ze Sejmu dużo polityków, takich jak 460 jest. W Stanach tego nie ma. A wy za to płacicie tu wszyscy. To jest rzecz względna, bo polityk sam w sobie powinien mieć w zanadrzu coś pieniążków, a do czego odnieść pytanie? Jak, co to znaczy? Poziom, punkt odniesienia, kto? Ogólnie wszyscy politycy... Nie ma takiego pojęcia ogólnie, bo to jest abstrakcja w tym momencie ogólnie. No na pewno powinni zarabiać przynajmniej równoważnie co samorządowcy na przykład, ale nie więcej. A poza tym, no cóż, no, polityka to jest rzecz, teoretycznie rzecz biorąc, obok gospodarki, obok zarządzania, natomiast ma wpływ. Jak to pogodzi ze sobą? Przy pomocy pieniądza się nie pogodzi. Natomiast to, że korzystają z tych pieniędzy, to jest fakt. Ale wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy te dysproporcje między średnią krajową ludzi pracujących, no w spółkach to wyrzucę, bo oni akurat zarabiają zdecydowanie więcej, ale ci ludzie na normalnych stanowiskach fizycznych, takich podrzędnych, to zarabiają chyba za mało trochę. A w odniesieniu do nich, to znaczy politycy i samorządowcy, być może samorządowcy jeszcze można byłoby ich zostawić, ale politycy za dużo. Czyli mniej niż obecnie 10 tysięcy złotych brutto plus około 2600 złotych diety. Dosyć dużo, ale bez przesady. Mniej niż teraz? Nie. Powinni tyle zarabiać, ile zarabiali do tej pory, bo takie nieprzemyślane pociągnięcia kończą się tragicznie dla państwa, bo wie pani, za jakiś czas będziemy musieli im to oddać jeszcze razy dwa albo trzy, bo takie jest prawo. Prawnie, żeby zapowiadane obniżki weszły w życie, potrzeba głosowania nad projektem w Senacie, a potem jeszcze podpisu prezydenta. Tarnowscy policjanci zabezpieczyli pocisk z czasów I wojny światowej, na który natrafiono podczas rozbiórki budynku mieszkalnego w Olszynach. Jeden z mężczyzn pracujących na miejscu zauważył pocisk, który tkwił w drewnianej belce ściany domu. Na miejsce został wezwany patrol saperów z Rzeszowa, którzy zabezpieczyli niewybuch, aby później bezpiecznie zneutralizować go na poligonie.
Jak widać, prace remontowe przy Tarnowskim Amfiteatrze są już prawie na ukończeniu. Amfiteatr powinien być gotowy jeszcze przed wakacjami. W tym momencie prace, które prowadzimy, dotyczą widowni. Powstaje w tym miejscu 5 gniazd, które będzie przeznaczone na widownię. Każde z tych gniazd będzie miało około 50 miejsc. Oprócz tego będą wykonane ścieżki, którymi będą mogli poruszać się widzowie i również osoby niepełnosprawne. Wykonujemy również budynek jeden, który będzie przeznaczony na gastronomię i kolejny budynek jako budynek sanitarny. Na widowni będzie 275 krzesełek. Prace przy amfiteatrze kosztowały 2 300 000 zł. Uroczyste otwarcie nastąpi 21 czerwca. W łonie ognisko i szumią knieje, drużynowy jest wśród nas. To dobrze znana, szczególnie starszemu pokoleniu, harcerska pieśń. Powstała w Tarnowie dokładnie 100 lat temu, o czym wie niewielu. Napisał ją Jerzy Braun w 1918 roku. Na ścianie budynku, w którym kiedyś mieszkał Jerzy Braun, dzisiaj to tarnowskie wodociągi, pojawi się specjalna siatka. To pomysł dr Marii Żychowskiej. Właśnie upamiętnienie Brauna i tego faktu będzie miało miejsce w czerwcu tego roku, ponieważ na ścianie budynku tarnowskich wodociągów od strony starego cmentarza są dwie piękne płaszczyzny, w których zaproponowaliśmy wspólnie, tu współpracując oczywiście z prezesem Tarnowskich Wodociągów, panem Tadeuszem Rzepeckim, z Wydziałem Kultury, panem Marcinem Sobczykiem i Rady Osiedla Starówka i pani Maria Żychowska, żeby tam upamiętnić Brauna takimi wielkoformatowymi wydrukami postaci Brauna i właśnie tych strof słynnej pieśni, która powstała tu w roku 1918. Nie możemy niestety namalować muralu, który bardzo byśmy chcieli, żeby to był kolejny historyczny mural, ale niestety budynek Tarnowskich Wodociągów wpisany jest do rejestru zabytków i konserwator nie wyraził zgody, ale siatka wielkoformatowa myślę, że również nam przybliży tę postać. Pamiątkę po Jerzym Braunie będzie można podziwiać już w czerwcu. Wokalista, skrzypek i autor tekstów Tomek Kamiński dał koncert w Radłowskiej Bibliotece Publicznej. Zaproszenie mnie tutaj do Państwa sprowadza w okolice Tarnowa, bo grałem tutaj 3 koncerty. Zresztą ja w Tarnowie byłem wiele razy i wiele razy, czy w tych miejscowościach takich mniejszych obok Tarnowa, takie mam wrażenie, że mnie lubicie, dlatego na takie zaproszenia oczywiście odpowiadam z ogromną radością, no bo tak jak tutaj było widać, no nie znamy się przecież z Państwem, a była taka radosna atmosfera, ja uwielbiam takie spotkania, także no to jest moje, no nie mogę powiedzieć całe życie, bo całym życiem moim jest rodzina, ale to jest, no cieszę się, że mam taki zawód, że mogę się z ludźmi spotykać, poznawać i jednocześnie śpiewać im moje piosenki. No. Występ artysty spotkał się z ciepłym przyjęciem przez publiczność, która to poniedziałkowe popołudnie postanowiła spędzić w bibliotece w Radłowie. Zaproszę się, wszystkie niepokoje są z mojej zapobiegliwości i troski, że... Gmina Radłów wspólnie z gminą Żabno i Dąbrowa Tarnowska złożyły projekt do budżetu obywatelskiego. To był projekt Pawła Chojnowskiego i w ramach tego projektu otrzymaliśmy pieniądze na to, abyśmy mogli zrealizować właśnie tego typu zadania, aby ludzi troszeczkę przybliżyć do kultury. Chcieliśmy, aby te wydarzenia były bardzo różnorodne. Dzisiaj zaprosiliśmy Państwa na koncert Tomka Kamińskiego z zespołem, z dwoma muzykami jeszcze. Jest to koncert z cyklu, z drugiej edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. W tym roku w ramach budżetu obywatelskiego zaplanowaliśmy kilkanaście wydarzeń i są to właśnie tego typu małe koncerty, ale także duże. Są to spotkania autorskie i przedstawienia. Tomek Kamiński jest współtwórcą toruńskiego zespołu Nocna Zmiana Bluesa, w którym śpiewał i grał na skrzypcach przez 15 lat. Największym przebojem artysty jest piosenka Ty tylko mnie poprowadź, która do dzisiaj porusza publiczność do wspólnego śpiewania. Wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła, zaprasza na drugi bieg w pogoni za liskiem, który odbędzie się 10 czerwca. W programie wydarzenia znajdą się bieg dla dzieci, bieg główny na 11 km, Nordic Walking oraz bieg rodzinny na dystansie 5,5 km. Zapisy prowadzone są na stronie kempasport.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy. Serdecznie zapraszamy.